Siema ludzie! Jestem to ja, Creeper Boy i nagrywam z mojego kanału i właśnie stworzyłem właśnie tak właśnie ja i Extreme Gamer stworzyliśmy właśnie taki statek Boba Fetta z Boba Fettem tutaj i z Hanem Solo. No to właśnie przejdźmy do rzeczy. Tutaj tak zrobiliśmy, że tutaj tak przesunę to trochę. O, tutaj tak siedzą. Tak zademonstruję. Tutaj tak siedzą, o tak o. Tutaj siedzi Boba Fett, a tu siedzi jego tata, czyli Jango Fett. To jest akurat taki właśnie gość, którego stworzyliśmy sami, że ma taki czarny lightsaber. I na przykład tutaj to się tak zamyka. Mój własny cień mi przeszkadza. No tak właśnie to robi. Tak się tutaj otwiera fajnie. I tam fajnie tak się siedzi. No i jeszcze tutaj mam w zestawie taki Han Solo, co zrobiliśmy sobie. Han Solo, wyostrz się. Nie, no nie wyostrzy się, ale tak z daleka widać. No widać, no, ale dobra. To tutaj z tyłu, o to się odczepiło. Okej, dobra, to później naprawię. A tu z tyłu widać, że to jest taka klapa, taka ten bagażnik, można powiedzieć. To jest ciemno i tam wkładamy Han Solo do tyłu. No to się znów odczepiło, no to cóż, to później naprawię. I tak o, się zamyka. I normalnie się można tym bawić. Tylko jeszcze to wczepię. Okej. Okay. Naprawiłem. O, jakby co, właśnie animacje moje to będą już niedługo już będę robić te animacje kolejny raz, bo czekamy na takie coś do no więcej ludzików potrzebne nam są, no i dostajemy właśnie no mam mało baterii, więc właśnie wyskoczyło, ale nie wiem czy wy co zobaczyliście. No i tu jest właśnie ten ludzik, nie ma przy sobie lightsabera. Gdzieś się zapodział. Tutaj są rakiety. Tak do góry i na dół. Więc łaźmy stąd, w górze. Tak ten tu. Są rakietki. Się chowa. Tutaj są... Są te właśnie bomby. Takie, przecież takie strzały. Normalne strzelby. I normalnie... O kurczę, no wypadło. No bo się otworzyło. Tutaj. Czekajcie. Boże, tak. Chyba się utrzyma. No, widzicie? Trzyma się tam normalnie. Może teraz słychać? Trudno jest. Mam lewą ręką, bo jestem praworęcznym. Ale no, ogólnie... to się tak otwiera. Tam wchodzą. Z tyłu tutaj jest właśnie taka buźka. Tak właśnie wygląda. No i właśnie taki stworzyliśmy różnych kolorów, żeby było fajniejsze. No i właśnie. Tutaj kiedy na przykład za chwilę zobaczę was za chwilę. Okej, więc jak widzicie, tutaj właśnie włożyłem ich do środka. Może bardziej no tutaj na ten. Włożę. Tutaj coś chyba zagiełem, a no tak. Zapomniałam powiedzieć. Tutaj się jeszcze wkłada bronię. Tutaj jest coś takiego, tu można lightsaber włożyć, a tutaj pistolet włożyłem tego właśnie Boba Fetta. I właśnie no tak to wygląda. Tutaj ich włożyłem, tutaj tak siedzą na tym boku. Się tak zamyka. I widać ich w szybie. Tutaj widać ich w szybie trochę. I no właśnie. Tak się trzyma tu. I tak lata. I się tak fajnie bawi. O, i jeszcze teraz pokażę Han Solo.
tak otwiera. Teraz trzeba, nie wiem jak to wziąć. O tak. No to jest Han Solo w karbonicie. To jest właśnie ten jego próbuję wyostrzyć. No jest tutaj właśnie z jego buźka. Taka, że w ogóle zamknięte ma oczy, że kiedy wyjdzie z karbonitu, to no nic nie widzi, bo jest oślepiony. No i jak widzicie, to jest mojego Extreme Gamer, właśnie cała budowla. Ten Slave One się nazywa. Nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale no ten. No ten. O, no. Właśnie, no i dostaniemy jeszcze Jango Fetta, czyli o, właśnie tatę tego Boba Fetta, który tam sobie siedzi. A tu. Tu jest jego broń. To już mówiłem. I no właśnie. Tutaj to jest cały ten. No jeszcze głowę wam pokażę. Tylko zdejmę mu maskę. Ach. Tu jest maska. Podoba, jest trochę łysy, ale co tam. Wątpię, żeby mu to przeszkadzało. I no to jest właśnie nasz saj. No więc jeśli podobał filmik, dajcie łapkę w górę, zajdziecie takich więcej, to bo gdy chcecie takich więcej, to serię mam takich więcej, mogę zrobić taki Hanna Solo statek, czyli Soku Millennium. O, no i gdy jesteście nowi, subskrybujcie do mojego kanału. Gdy chcecie takich więcej, to też subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!